Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piwus, witam was w kolejnym odcinku Cyberpunka 2077 na moim kanale. Moi drodzy, kolejny odcinek, poprzednim było fajnie, była ruletka, był gambling, był hazard i było super, a w dzisiejszym odcinku niestety musimy poczekać jeden lub dwa dni od, o Boże, na telefon od Rida. Moment, muszę sobie to poprawiać wszystko. I porobimy sobie kontrakty w tym odcinku. Od Mr. Hensa oczywiście. Nie wiem, czy jakieś mam dostępne, a jeżeli nie, to będzie trzeba ich poszukać albo coś zrobić. Nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle. Jak nie, to przewiniemy sobie czas po prostu. Wi, wszystko ok? Nagle zniknęliście. Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni poza hotelem. Nie martw się, jesteśmy w jednym kawałku. Powiedzmy, że wyszliśmy z tą... Po angielsku, aha. Nie wybrakowało, udało się nam wszystko, poszło zgodnie z planem. Cieszę się, że wszystko dobrze, martwiłam się, bo... Do czegoś ci się przyznam, gdy Hansen mnie zawinął, myślałam, że to już koniec, wszystko zaczęło się pierdolić tak na serio, ale nagle pojawiasz się ty, znowu ty, odpowiednie miejsce, idealny czas, wróciliśmy do Grivi. No i wygląda na to, że walczymy o to samo i nadal się zastanawiam, czy nie zniknęłaś celowo. Dojebmy jej trochę. Myślisz, że planowałem wpaść w łapy Hansena? Wi, proszę cię, znam lepsze sposoby na komplikowanie sobie życia. Na szczęście dla nas obu nigdy nie... Powinno być dla nas oboje? Bo obu to chyba się mówi, jak jest dwóch facetów. Nie wiem, może ja, nieważne. Nigdy nie popełniam dwa razy tego samego błędu. Poza tym teraz już naprawdę siedzimy w tym razem, będziemy w kontakcie. Tak, 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 jasne. Wszystko, wszystko tak jak mówisz, Songbird. O kurwa, co to jest? Ja wyglądam jak... O Boże. O, Battle Angel, coś takiego było, tylko nie pamiętam, Alicia, Alice? Coś takiego było, że była taka typiara, co ten, w sensie było coś takiego. Kurde, jak to się nazywało? Nie pamiętam, ale wyglądam kurwa w tym przekomicznie, dobra. Zostańmy w tym, nie wiem, whatever. Mam nadzieję, że spotka się z Billem w Glen, Ścieżka Królów. To jest... Porozmawiaj z Misty o nowych kartach tarota, które znalazłeś. Aha. Spotka się z Kerym. Kocham cię, kochanie, moje przyjdzie wiadomość. Odrupę głupce, znajdź wszystkie obrazy arkanami. Ile mi zostało? Aha, 13. No to raczej tego nie zrobimy. Tu mamy poczekać. Tu mamy pogadać z Misty, a tu mamy nasz kolejny kontrakt. Proszę, proszę, odezwał się od nas Bill Mitchell we własnej, niezbyt rozgarniętej osobie. Ciekaw jestem, na jaki genialny pomysł padł tym razem. Bill Mitchell. A to nie jest ten ziomek z policji? Chyba tak, chyba to jest ziomek z policji. Dobra, moi drodzy, pojedziemy sobie tam motorkiem, żeby troszeczkę pozwiedzać może. Może coś ciekawego się po drodze wydarzy. Chociaż nie wiem. Ja pierdzielę, jak ja zajebiście w tym wyglądam. Mega bekowo. Ale ogólnie rzecz ujmując, cały nasz plan odnośnie Black Sapphire, to się chyba nazywało, już nie pamiętam, ale nagrywałem to dosłownie 5 sekund temu. Wyszedł całkiem spoko. Dowiedzieliśmy się kilku nowych rzeczy, dostaliśmy nowe rzeczy, dowiedzieliśmy się kilku rzeczy, wszędzie rzeczy. Czy to jest wyjazd z miasta? Bo tak. W sensie wyjazd z miasta, no jakby wiecie, skanowanie i tak dalej, i tak dalej. Pogadałem z kilkoma osobami na tej imprezie, pewnie kilku ominąłem. Jeszcze nic nie wiem od was. Odnośnie komentarzy, bo ich nie czytałem. Ej, podrzuciłem ci do domu w Little China drobną pamiątkę z misji. Miłego oglądania. Wypad. Ci co? Pojedziemy sobie tam. Nie chcę to zobaczyć. Do domu w Little China? Czy to nie jest nasz mega blok? Czekajcie, jedźmy w tą stronę, może będzie jakiś fast travel, to się tam przefast travelujemy. Kurde, czemu się nie da normalnie przejechać po ludzku, o co tu chodzi? A tak, wyjechaliśmy z Dogtown. Nie, jeszcze nie. Nie, no wyjechaliśmy z Dogtown faktycznie, bo Dogtown to jest to. Ty nie, a nasza chałupa... Aha, to jest Bill, okej. Okay. Kaplica, czekajcie. Mieszkanie w Glen. Palms, Embers. Mega blok H3. Czekajcie, co to jest? To jest Kaiwood Glen, Corpo Plaza, Little China Watson. Tak, to jest w naszym
megabloku, mieszkanko. Dobra, przejedziemy. W sensie nie to chciałem. Przejedziemy się tam, moi drodzy. Znaczy się przetransportuję się tam. Bo jestem ciekawy, co mi Alex zostawiła odnośnie pamiątki z ostatniej misji. Gdzieś po drodze będzie jakiś fast travel niedalekiej przyszłości. Bo nie chciałbym za bardzo zobaczyć z kursów ani gwiazdy przed oczami. Co to za nowe zadanko się wyświetliło? Sprawdźmy to. Gwiazdy przed oczami. Słuchaj, ten Aran ma łapy jak... jak bochny, aha. I na pewno dałby sobie radę z większością rzeczy. Ja wiem, że mam dobre serce w ogóle, ale uważaj na siebie, bo jak na życie to leziesz płaszcze lwa. Wiem, że zmęczy i zrozumiem twoje wewnętrzne problemy, bo muszą się zabić kosiarzem dla jakiegoś pomniejsz. Aha, to jest kolejna walka. Okej. Okay. Sam słuchać u mojej ulubionej legendy Night City. Słuchaj, Vi, obiłeś już wszystkie możliwe ryje, ale są tacy, których karierą w boksie trzeba pomóc. Na przykład Aaron, mój dawny znajomy, który pilnie potrzebuje najemnika. Pogadasz z nim? Żadna ze mnie legenda, zobaczy, co się trochę ostatnio wydarzyło. Fred, nie wiem, jak będzie z czasem. Dobra, powiedzmy tak. No i teraz obiecałem chłopakowi, że przyjdzie kogoś z głową na karku, więc tylko ty się nadajesz. Aaron ostatnio boksuje na ringu w Dogtown. Okej. Okay. Mamy kolejne zadanko w międzyczasie, moi drodzy. Moi mili, moi drodzy, kolejne zadanko. 700 metrów tam, a jeszcze nie miałem żadnego fast travela po drodze. O kurde, przejechałem obok jakiegoś, ale musiałbym zjechać z trasy. Dobra, wejdźmy sobie tu po prostu, zjedźmy. Zróbmy to po naszemu. To jest jeszcze niżej. To jest jeszcze niżej. Czy ja dam radę jakoś tam niżej zjechać po ludzku? Chyba tędy dopiero. Będę się musiał cofnąć tak czy siak. A do przodu nie mam jakiegoś fast travela? Tu mam coś. Dobra, mieszkanie. Nie wiem, dobra. Pójdźmy tutaj. O mój Boże. Te fast travele to są tak rozsiane, że masakra. Przyjadę tędy, tak jakoś sensownie, bezproblemowo. Zabezpieczam teren. O Boże, serio? No wstawaj, wypierdalaj stąd, na co czekasz? A ja się teraz nie mogę nigdzie przenieść. Dobra, ale już sobie to ogarnąłem. Nie wiem, co to było, ale... Niedostępny? Czemu niedostępny? Co się stało? O co tu chodzi? Mogę już ten? Czego niedostępne? Co tu się stało? Dobra, pojadę dalej, bo tu mi się... Będą tutaj teraz ekscytować, a ja nie mogę tego użyć. A chciałem Ty w ogóle, czemu miałem tłumik na tej broni? O co tu chodzi? Czekajcie. Ekwipunek? Kiedy ja to założyłem? Ja nie miałem jakiegoś innego tego? Czy ja miałem jakiś inny? Szansa na rykoszet, kontrykoszetu, szansa na trafienie krytyczne. Aha, zmniejsza... Aha, o Boże, kochane. Już wiem, na co się połasiłem i dlaczego tak wyglądało. Dobra, zostawmy to bez tego, bo nie mam jakichś sensownych luf, że tak powiem. Nie, 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 panie policjancie, proszę nie podchodzić pod koła w momencie, kiedy ja jadę na motocyklu. Dziękuję bardzo. Bo ja się potrzebuję przedostać tutaj w jedno miejsce. Bożeż kochany. Niedostępne? Dlaczego niedostępne? Dobra, jedziemy tam, bo już się zirytowałem. Gdzie jest to mieszkanie w tym? O mój Boże, megablok atrium. Jedziemy tam. Nic nie mogę zrobić tak jak trzeba normalnie, no.
Ja jadę po swojemu. Albo mi znajdziesz trasę inną, albo nie będę tam. Nie, ja coś zbugowałem chyba, wiecie? Bo chyba dalej mam na sobie pościg. Dlatego nie mogę... Jakby gra chyba odczytuje, że mam dalej na sobie pościg i dlatego nie mogę użyć fast travela, ale ja nie mam pościgu. Coś zbugowałem przez przypadek. Czy mogę tego użyć? Nope, też jest niedostępne. Dobra, już nie będę sprawdzał kolejnego, po prostu tam pojadę. I się tu wrócę najwyżej, albo nie wiem, zapiszę grę, może coś się wydarzy, nie mam pojęcia. Nie tak to planowałem, ale chcę to sprawdzić. Mamy trochę czasu, bo dzisiaj są kontrakty, misje poboczne i tak dalej, więc to jest akurat idealny moment na to, żeby tam się przejechać i to zobaczyć. Okej. Ale się świeci ten asfalt, czy co to jest? Wygląda jak asfalt, ale to w tym roku to może być wszystko. Rozbój w toku. Nie chcę rozboju w toku, daj mi spokój. Nie chcę rozboju w toku, daj mi spokój. O Jezus. Dobra, jeszcze kilometr mamy do naszej chałupy. Ale to jest... Kurczę, nie wiem, czy to zaliczać do minusów. Teraz tak sobie pomyślałem, bo już też kminie jakby... kminie pod kątem podsumowania, nie? Nie wiem, czy to zaliczać do minusów, czy to jest po prostu jakiś przypadek, który się wydarzył. W sumie wcześniej tak nie miałem, ale wcześniej też nie wchodziłem do safe house'u w momencie pościgu. Ja w ogóle mało tych pościgów miałem, jest takie... Nie wiem, jak to sobie ogarnąć teraz. Dobra, nie wiem, co ja przed chwilą właśnie zrobiłem, ale źle pojechałem to na pewno. Teraz tu w lewo i po schodkach do góry i tam będzie winda prawdopodobnie, jeżeli się nie mylę. Zsiadaj z motorka. Czy dobrze kminie, że tu powinna być winda? Kurwa, ja nie pamiętam, jak to było teraz. Jest winda. Chyba w dobrym miejscu, ten, do dobrego miejsca się przetransportowałem. Czy to jest w ogóle Atrium H10? Dobra, spróbujmy. Jest i nasza winda, a już myślałem, że jej nie będzie. Wchodzicie do środka? Nie? To palwrotę. Jak nie wchodzicie, to jadę sam. To jadę sam w takim wypadku. Jeszcze kamera jest dobrze ustawiona, ale w sumie już nie chcę się tego sprawdzać za bardzo. Może jak wejdę faktycznie do safe house'u, to coś się zresetuje i już nie będę miał w ogóle tego pościgu, nie wiem. Oby. Wiadomości ze świata. News 54. To z nią się widzieliśmy na tym, nie? Na czym? Na tej... imprezie. Gubię słowa. Nie wiem zupełnie dlaczego, ale tak jest. Nope. Tutaj jest moja chałupa, okej. Dobra, i teraz tak, co ona mi tu zostawiła? Gdzie tu jest? O, ciekawe. No, mega, tylko jakby... Czego szukamy? Czemu tu nie ma... światło, cokolwiek? Tu się można przespać, tu coś leży. Botlek BDS... Do czytania. Z występu Lizzy Weezy, to jest to? Jeden z barmanów z Black Sapphire nagrał piracki Braindance z występu Lizzy Weezy i zamierza opchnąć go za grubą forsę, ale trepy Hansena dopadły go i zabrały mu nagranie razem z implantem nagrywającym. W sumie to... z całą głową. Tak czy inaczej dorwałam się do tego butlega, żeby sprawdzić, czy nie widać na nim ciebie lub Rida. Wiesz, na wszelki wypadek. Braindance okazał się czysty, więc pomyślałam, że będzie dla ciebie fajną pamiątką z pierwszej misji dla FAA. Miłego wspomnienia. Okej, ale ja chyba dalej jakby nie mogę... Da się odpalać jakoś te braindance'y w ogóle? Czy to jest takie...
Proszę, proszę. To co to kurwa jest? Aktywny rdzeń chimery. Aha, ty. Trzymam nowy przedmiot. Proszę, proszę. Aha. O kurwa, ty te... tego się nie spodziewałem. Jak jest ktoś w stanie mi napisać, co ja mogę zrobić z tym rdzeniem i czy da się oglądać braindance'y tutaj? Czy to jest po prostu jakoś tak, tylko taka ciekawostka i nie da się tego zrobić? To byłbym bardzo wdzięczny, ale sobie ten rdzeń wezmę ze sobą, bo on się może przydać, jak ktoś ogarnie mi, co się z tym robi, albo ja sobie sam to znajdę po prostu. A póki co, czy ja mogę korzystać z Fast Travela? Nie mogę. Coś się zepsuło, moi drodzy. Save. I wczytanko sobie zrobimy. Czekajcie, jest która? Jest ta godzina, więc w sumie to powinno być to. Potwierdź. Nowe życie, stare parówki. Ciekawostka. Straciłem 16 minut na to, żeby tu dojechać. Bo się coś spieprzyło. Ale mamy nowe pytania i zero odpowiedzi na nie, tak więc... Byście byli mili i mi chcieli pomóc, to bym był bardzo wdzięczny. Ty, no i kurwa... Aha, już to działa, okej. Okay. A wcześniej to też działało? Nie wiem, dobra, nieważne. Jakby działa, to się liczy, nie? Megablok H2... Dobra, tu się przeniesiemy. Z miarę blisko, na miarę takiej płaskiej, normalnej ulicy, bez jakichś udziwnień, bez zjazdów, bez wjazdów, bez podjazdów. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, o co chodzi Billowi i Mitchellowi. Czy znowu się w coś wpakowali ze swoim koleżką, czy może tym razem jednak już nie. YOLO! Przez ulicę. O kurwa. Nie tak to sobie wyobrażałem. Aha, bo tu jest krótko czasy, genialnie. Jeszcze raz to zrób. Ty, co tu jest? Czy to jest zablokowane? O co tu chodzi? Night City. A, ty jestem. Dobra, komisariat. To tutaj nie chcemy iść. Znaczy ja tak wnioskuję, że to komisariat. Mamy kawałek, to możemy się przebiec. Jakby mógłbym użyć po prostu autka, ale wiecie. Tędy, tutaj. I tutaj! Zapraszam. A to nie... Czekaj. Kurwa, ja coś kojarzę, że to ktoś mi przysłał SMS-a, że zrobił sobie biznes, że można zjeść coś tam, albo to jest ten policjant, którego uratowaliśmy i on zrobił teraz biznes z parówkami, albo to jest jeden z tych ziomków, ale w sumie ja to robiłem, nie robiłem tego w Widmie Wolności, tylko robiłem to w podstawce chyba, gdzie tam poszedłem komuś pomóc. Była taka misja poboczna, że tam kogoś zlałem, bo czyjaś siostra tam odeszła od gangu, coś takiego było. Najlepsze hot dogi u Billa. A nie, to jest jednak ten policjant, okej. Okay. Gdzie zgubiłeś Charlesa? Został w mundurze. Ode mnie trzyma się z daleka. I dobrze. Bill, co się stało? Wylali cię z policji? Ja bym chciał zrobić jedną rzecz. Mianowicie... czy dam radę się tak odwrócić? Zrobić tak? Nie. Kurczę. Musiałbym jakieś lustro znaleźć chyba. Czekajcie. Aha. Oj, oj. Ale można fajne rzeczy robić z tym. Kurczę, musiałbym znaleźć jakieś samo miejsce, gdzie można... Ten, musiałbym jakieś lustro znaleźć chyba. Ta akcja z Dodgerem. Ze stresu miałem ciągłe problemy żołądkowe. Bez szczegółów, Bill. No właśnie. Ściągnąłem cię tu, bo dzięki tobie odmieniłem swoje życie. Chcę jakkolwiek się odwdzięczyć. To niewiele, ale weź te pieniądze. Dzięki. Cieszę się, że mogłem pomóc. To ja dziękuję. Może ci się to wydać zabawne, ale...
końcu czuję, że jestem na swoim miejscu. Nigdzie się nie śpieszę. Szczerze, zazdroszczę. Powodzenia w biznesie i trzymaj się. Okej. Okay. Ale pachnie. Mogę zobaczyć menu? Dla ciebie wszystko. Z jaką parówą? Jaka parówa, wariacie? Wojskowe recyrkulatory kwasu mlekowego. Trwale zwiększa maksymalną wytrzymałość o 1%. Kurwa, biorę to ty. Ej, czemu wy mi nie gadacie, że są takie rzeczy do kupienia, jak wspomagacze jakieś? Tylko to zrobiłeś źle, to zrobiłeś źle, bo takie zakończenie, to. Oczywiście nabijam się, żeby nie było, ale ty, spoko, to jest trwale zwiększa maksymalną wytrzymałość o 1%. Wytrzymałość o 1%. Czytanie ze zrozumieniem, żebym czegoś nie odwalił. Eksperymentalny środek optymalizujący beztlenowe wytwarzanie energii. Listę skutków bocznych utajniono. Zajebiście. Czyli chodzi o to, że jak ja to sobie kupię, to mam procent więcej do biegania chyba, tak? Spoko. Hot dog. Nicola Fire. Nicola Sakura. Nicola. Tempo regeneracji wytrzymałości. Ty, to kupa regeneruje cokolwiek? Plus 5% na... Aha, 450 sekund to trwa, okej. Okay. Kurwa, ciekawe te rzeczy. Widzicie, ja nawet nie zdążyłem tego poznać, bo ja non-stop robię zadania. Non-stop robimy jakieś rzeczy związane tu z fabułą, tu to, bronie, haki. Jest robota, V. Dziennikarka, Bree Whitney. Uciekła do Dogtown. Trzeba się nią zaopiekować. Uciekła? Co to znaczy, mam ją kryć? Nie, Bree wpadła na jakiś trop i masz jej pomóc dokończyć śledztwo. Jedyne co wytłumaczyła to, że jakaś korporacja siedzi jej na ogonie. Klientka ma drobne problemy z zaufaniem. Rozumiem. To gdzie mam się z nią spotkać? Najpierw pojedziesz do jej mieszkania na Skyline West. Tam znajdziesz elektroniczną kartę dostępu. Ale teraz widzimy Mr. Hensa w całej okazałości. Od razu powiem, że nie znam szczegółów. Odezwij się, jak już to załatwisz. Przekażę ci dalsze instrukcje. Naszła mnie dziwna ochota na My Summer Car. Nie pytajcie, ale czasami tak mam. Adres Bree Whitney, Skyline Street 18, piąte piętro. Ostatnie drzwi po prawej. Karta jest w schowku pod bambusem. Napisz do mnie, jakie będziesz miał, robi się. To może trochę zająć, odezwę się. Co chciałem powiedzieć? No właśnie, że nie miałem czasu. Po pierwsze, to chciałem zrobić jeszcze to zadanie z tą walką, ale nie wiem, czy mi się uda, ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, moi drodzy. Póki co motorek i lecimy sobie do mieszkania Bree. Tak, kontynuując, nie miałem czasu, żeby poznać te wszystkie meandry, jak na przykład jakieś wspomagacze na tam 450 sekund, jakieś plus 5% do czegoś tam. Tylko, wiecie, te takie bardziej główne rzeczy, które są jak na przykład bronie, opancerzenie, jak haki, jak umiejętności, mieszanie tego w odpowiedni sposób. Ja w ogóle mam jakąś taki miszmasz tych umiejętności, mam wrażenie, nie mam konkretnego builda pod nic. Tak przynajmniej mi się wydaje, a jest tutaj też ogrom możliwości, jak na przykład właśnie te bronie typu smart, typu power, typu tech i tak dalej, zatrzymywanie, w sensie jakby spowalnianie sobie czasu do granic możliwości. No dużo tego jest, ale jakby no bez, w sumie nie miałem też chęci, bo chciałem powiedzieć, że bez znajomości tego jakby jak to połączyć, z czym to łączyć, to nie dało się tego zrobić, owszem, ale też no nie wyraziłem chęci nigdy, żeby to zrobić, nie? Jakby chciałem po prostu przejść tę grę i tyle. Ale teraz tak sobie myślę, że bardzo dużo mnie omija. Ale już nieważne, kończymy to i idziemy do przodu, moi drodzy. Nie ma co się patrzeć w tył. Tak. Śłebki sobie jedzą hot doga, elegancko. Tylko parówa, wariacie. Dobra, przestań się wydurniać. Apartamenty. Idziemy szukać pod bambusem klucza dostępu, czy tam karty magnetycznej, czy nie? Karta dostępu, to po prostu nie było mowy o magnetycznej karcie. Ej, serio, ale mam taką dziwną schizę, że zagrałbym sobie w Hitmana w My Summer Car naraz. Kurwa, jestem chyba w ciąży, widzowie. Tylko, że mi się ta ciąża delikatnie inaczej objawia. Użyć siły czy zdolności technicznych? Zdolności technicznych, bo po to zarabiałem te wszystkie punkty, żeby to otwierać teraz. Ha, niezła chata jak na dziennikarkę. Może zabrzmę jak stary dziad, ale za moich czasów reporterek nie było stać na takie luksusy. No proszę. Ty, łazienka jak mój pokój, człowieku, co tu się dzieje? Serio? To ci wygląda na bambus? Pocałuj mnie w dupę.
O Boże, to jest fajne, to mi się podoba, takie odzywanie się. Znaczy w sensie Vi względem John'ego oczywiście. Nie żebym miał tutaj jakieś, wiecie. To mi wygląda na bambus. A, to nie jest bambus, chyba. Nawet nie doczytałem, co to jest. To jest jakaś roślina w terrarium, to jest bambus? 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 Szukaj mieszkania, znajdź skrytkę pod bambusem. To jest drzewko ozdobne jakieś. To też jest drzewko ozdobne jakieś. To jest jakiś pokój do tworzenia. A, tu jest bambus, dobra. Ale mamy jeszcze komputer. Sobie chętnie zajrzę w jej komputer. Najbardziej oczekiwany Brayden z tego roku. Oferta wakacyjna. Artykuł o batonach All Foods. Przejście przez granicę. Mam biznes, muszę się dostać do Dockton. Od Mike Lazaro. Bri Whitney. Przejście przez granicę. Hej Bri, od ciebie też nie usłyszę, nie mogę spróbować coś kombinować, bla bla bla. Dobra, jakaś korespondencja, nie chcę się tego czytać. Ale tak, ewidentnie chciała się dostać do Dockton. Proszę, proszę. Dobra, popatrzmy. O, ciekawe. Kurwa, widzisz to? To stare logo Militechu. Ta karta musi mieć 60 lat. Czegoś takiego nie kupisz na bazarku staroci. Ciekawe, co zrobiła ta Bri, żeby ją dostać. Ja bym ci, Johnny, powiedział, co zrobiła, ale nie mogę tego mówić. Nie mogę tak mówić. Jestem family friendly od zawsze. mam tę kartę cel. Dziwna ta karta, bardzo stara, dokąd mam teraz jechać. Teraz spotka się z Kienką, sam ci koordynaty. Opuszczony budynek w Dockton, najniższe piętro, przyjdź, jak już będzie ciemno i nie zwracaj siebie uwagi. Ogólnie, moi drodzy, tak sobie pomyślałem, że muszę znaleźć chwilę czasu. Hej. Siema. Ty nie jesteś Bri. No i chuci no, do tego. Nie. To co tu robisz? Podlewam bambusy. A ty? Podlewam bambusy. Po co ta ironia? Usłyszałem hałasy. To myślałem, że może Bri wróciła. Dawno jej tu nie widziałem. To źle myślałeś. Mieszkam obok, a ostatnio kręcą się tu podejrzani kolesie, więc wolałem sprawdzić, czy wszystko okej. Tak? Jacy kolesie? Nie wiem. Nie mieszkają w tym budynku. Tacy małomiasteczkowi gangsterzy. Po prostu przekaż Bri, żeby uważała na siebie. Gość wygląda delikatnie jak z lat 80. czy tam 90. W sumie nie wiem, gdzie pasował taki ubiór, ale coś mi się kojarzy w ten deseń. Nieważne, pogadaliśmy sobie z nim, możemy stąd iść, na szczęście. Bez większej awantury. Co chciałem... Kurde, wybił mnie z rytmu, coś mówiłem. Nie mogę sobie przypomnieć, bo wybił mnie z rytmu, no niestety. O, lipka. 2 kilometry? No, raczej nie. No, raczej nie. Do Fast Travela sobie podjedziemy. To już by było za długo. A jeszcze jak uda mi się zrobić w miarę szybko to zadanie, to zrobimy sobie tą waleczkę w Dockton, bo już tam będziemy, więc będzie bliżej. A waleczki są proste. No, możesz zejść z tego? Boże, czemu tak długo trwa? Oj, wyciągnąłem broń przez przypadek. Przepraszam. Kurde, nigdy nie pamiętam, jak tą kamerę... Bo w każdej grze inaczej się tą kamerę przesuwa. Tutaj trzeba przyciąć lewy przycisk myszki i ją przeciągać, a w niektórych jest na przykład prawym przyciskiem myszki się to przeciąga, a tutaj akurat się wychodzi z mapy. I jeszcze można na przykład kółkiem myszki to przesuwać. W sensie wiecie, że też przytrzymujecie kółko myszy i... masakra. Ta ona się nie ukrywa tam, gdzie my się ukrywaliśmy? Nie jest jakiś budynek kryjówkowy dla wszystkich, nie wiem, uciekających przed systemem? Czy cokolwiek innego? No tak, to jest to miejsce chyba. No przecież tu jest fast travel, a tu się na górę chyba wchodzi, nie? Czy coś pokręciłem? Arter. Czekaj, schowaj tą broń, bo jeszcze wystrzelę przez przypadek, będzie lipa. A, wiem, co chciałem powiedzieć, że trzeba poza, pomiędzy nagrywkami
pomiędzy nagrywkami trzeba poszukać tych relików, w sensie punktów dostępu relika. I jeżeli jakiś był w Black Sapphire i ja go ominąłem, a jest taka szansa, że go ominąłem, bo teraz dopiero o nim pomyślałem, że mogłem go ominąć, no to delikatnie zesrało się wszystko, ale... Ale syf. Rozejrzyjmy się. Ale trzeba by poszukać reszty. To nie będzie jakimś, nie wiem, diplodokiem czy innym dinozaurem, który będzie chciał mnie zabić na przykład. A my tu nie byliśmy? Kurka, górka, jestem przeciążony. Fuck. Już jest lepiej. Zapomniałem, że nie mogę zbyt dużo rzeczy podnosić ze sobą, niestety. Ty, tu przecież to pomieszczenie jest tak wielkie. No tak, my tędy szliśmy z prezydentką. To coś jest. A czy ja tam przejdę teraz? No nie wiem, czekaj, dobra, wyszedłem poza obszar. Może po tej stronie będzie, bo ja po tej stronie właśnie nie szedłem, tylko wybrałem sobie tamtą stronę. Bardzo mi się to podoba, co widzę przed sobą. Nie, dobra, tu nic nie ma. Po prostu się chyba tekstura zbugowała przez chwilę. Ale delikatnie się przestraszyłem, bo myślałem, że coś na mnie wyskoczy. No dobra, co tu się dzieje? Okej, okay, tu się da przejść. O, Jezu kochany! Ty jesteś Bree, tak? Jestem od Hensa. Masz kartę? Nie. Szkoda, że nie mogłem tego zrobić mimo opanowania. O to chodzi? Fallouta bym se pograł. Kurwa, jak ja jestem rozjebany, przepraszam, ale teraz tak sobie myślę, że wiele gier bym pograł. Sam rozumiesz, nie mogę nikomu ufać. To sobie wymyśliłem nową grę plus Dynglecie, ja pierdolę. Nie powinniśmy stać na widoku. Proszę, mogłaś od razu powiedzieć, że chodzi o sprawy Militechu. No nic, no będzie trzeba to jakoś... Hej, słuchasz mnie w ogóle? Militech. Tak, tak, chodźmy. Mhm. Czyli niezbyt rozmowna pani, bym się trafiła. Dobra, zaraz przetestujemy, czy karta działa. Z tego co wiem, to nikt nie wchodził do tego laboratorium od dekady, a systemy są z 2013. Serio? Trzymaj kciuki. Udało się! Dobra, idź przodem. W 2013 już mieli taką technologię? Być wciąż aktywne. Coś mi tu nie pasuje. Nigdzie nie idę, dopóki najpierw nie wyjaśnisz mi paru rzeczy. Dokładnie. Wydaje mi się, że nie płacę ci za zadawanie pytań. Ale dobra. Co chcesz wiedzieć? Zacznijmy od tej karty. Skąd ją wzięłaś? Pożyczyłam sobie z archiwum Militechu. Szkoda, żeby się kurzyła, no nie? Militech nie lubi się dzielić sekretami, ale ja zamierzam odkryć kilka z nich. A chcesz je odkryć, bo... Dużo rzeczy cię ciekawi. Militech ma swoje trupy w szafie. I to jest właśnie ta szafa. Netwatch jest na ich tropie od dawna, a ja jestem na tropie tej historii. No... I tak się wszyscy nawzajem gonimy. Boże, dobrze, nigdy nie chciałem stać dziennikarzem, nie, bo tak gardzę tymi ludźmi, że to jest chuj. Niektórzy dziennikarze są z takie rury zwykłe. Są wieżyczki, ale nieaktywne. Możesz wejść. Nie wiem, ja sobie tu chodzę już od dobrej chwili. Jakby miało mnie coś zaatakować, to już by mnie dawno zaatakowało. Aha, to nie idziemy tu, tylko tam, okej. Okay. Szlak, nie czyta karty. Poczekaj, zobaczę, czy jest inna droga. Dobra, chodźmy tędy.
Nie wiem, czemu, ale przypomniało mi się to zadanie z obserwatorium bodajże w Dying Light 2, gdzie byliśmy z tą panią doktor, już nie pamiętam jak ona się nazywa, która umiera, bo ją tam zabija coś, już nie pamiętam dokładnie co to było. Ale tak sobie skojarzyłem to zadanie. Tak, że wszystko idzie zgodnie z planem. Zadzwoń jak skończysz, teraz spotkasz się z klientką. Teraz jestem trochę zajęty, ale tak odzywa się po wszystkim. Dziwne, bo nigdy w trakcie kontraktu chyba nie dostałem wiadomości od Fixera, no ale mieliśmy szczęście, zawsze musi być ten pierwszy raz. Stare systemy są nieprzewidywalne. Kiedyś operowali na układach sekwencyjnych. Jak zhakujesz jedną wieżyczkę, to zadziała sprzężenie zwrotne i włączy się druga. No to ich nie hakuj. Wchodź. Skaner trwa... Rozwal je! Kurde. Już po wszystkim. No, to przynajmniej wiemy, że zabezpieczenia dalej działają. Nie spodziewałem się tego, tak szczerze. Dostałem troszeczkę z zaskoczenia, ale okej. Okay, ważne, że się udało. Ja się przesunąłem trochę w tą stronę, bo jestem i tak na tej kamerze tak wycięty, a jeszcze się chowam w tą prawą stronę bez sensu. W sensie w moją prawą, a waszą lewą na ekranie z tego, co widzę. Panowie, przodem. Dobra, od razu te kamery wypierdzielam. Te są powyłączane, ta jeszcze działa. No i mega. No w sumie tak mogę sekwencyjnie je przecież wyłączać. Nie przewidziałem, że tu może być kamera. Czekaj. Okej. Jakieś rzeczy. Te drzwi otworzyć. 10. Aha, to mi pokazuje, jaki poziom postaci muszę mieć do tego, ale jaja. Czy to jest? Nie, to chyba nie jest relik. Czekaj. Czy wszystkie systemy obronne unieszkodliwiłem? Jeszcze nie, ale mogę już tam przejść chyba i to zrobić tak po prostu. Dobra. Dobra robota. Tak, trzymaj. No, dopalasz zdrowia. Już prawie jesteśmy. Moment. Mina laserowa może eksplodować. Aha, coś jeszcze czegoś nie włączyłem. Wymuszona detonacja? No może nie tym razem. O kurczę, czy jakbym się tu dostał, to mógłbym to rozmontować za jednym zamachem. Czy to w sumie już... Stary komputer, potwierdzenie... Ticket ride. 13 rok. Chodź, nie mamy czasu. No cicho być, ja mam czas na wszystko. Musimy poganiać, babo. Grafik pracy. O, tu jeszcze jest mina. Kurde, ale tu było możliwości dużo, żeby to przejść. Teraz tak, kamery. Czasem nawet ja mam szczęście. Okej. Okay. Dziwne to było, myślałem, że się odpali ta wieżyczka. Udało się. To główny komputer. Hmm.
Czemu tak zawsze nie siedzę na tych odcinkach? To jest takie wygodne. Ja zawsze się męczę na tym fotelu. Wierzę. Tu są nawet pliki z trzeciej wojny korporacyjnej. Tak, Militech odwalał wtedy niezły taniec na jajach, po to, żeby go Arasaka nie zepchnęła ze sceny. Kurde. Te najstarsze są zaszyfrowane. Ale czekaj. Są też nowsze nagrania. Z 68. Momencik, moi drodzy, bo trzeba sobie tutaj... Akcja zablokowana. Czy to coś mi daje? Przecinać dźwięku Akimierdy Sławki nie wyostrzają dźwięku, one go przecinają. Aha. To mega. Minus 7 widoczności dla wrogów. Plus 25 pancerz. Plus 15 czas ugrywania wrogich haków. Plus 6 zmieszania. Kurwa, ile fajnych rzeczy ma ty. Wyglądam trochę jak jakiś Power Rangers. Dobra, biorę koło miniarę, człowieku. Plus 20 pancerz. Czy mam coś jeszcze ciekawego? To. No, mam na obrażenia chemiczne i to jest w sumie najlepsze, co mogę mieć aktualnie. Tempo ładowania przedmiotów leczących. Ale jak ja to zainstaluję, to mi się zdejmie to, co mam chyba, nie? Do tej pory. Ta. Plus 25% pancerz, plus 8 przeładowanie tego. Pralala. Dobra, tutaj coś mamy ciekawego. Nie. Buty jakieś fajniejsze. Cieplane śniegowce. Dobra, wyglądam jak kretyn. Już wystarczająco. Plecak. Czekaj, te co są, to są założone. Czekaj. Nie wiem, na przykład. Antydomkowa maska balistyczna pokryta otwardzonym złotem. Sukienka z aplikacjami jedwa. Kurwa, po co mi te sukienki jakieś? Co to kurwa jest w ogóle? Po co ja to noszę ze sobą? Nie mam pojęcia. Kurczę. Powinienem to pozrzucać gdzieś, ale nie mam gdzie tego pozrzucać niestety. To można tak ubrać od stóp do głów, że człowieku, jak to wygląda. A stroje nic nie ważą, to waży. Arktyczna kamizelka z systemu szybkiego wypinania. Dobra, wyrzucę jakąś broń na szybko. Czy to mogę, nie mogę, aha. No i se kurwa wymieniłem swój karabin prawdopodobnie, nie? Nie, swój pistolet wymieniłem. Boże. Cokolwiek, żeby móc się poruszać normalnie jak człowiek. A czekaj, czy ja mam dalej? Aha, mam ten pistolet. Chodź, dobra. Zobacz. Muszę się pozbyć tych ciuchów. Dobra, nagrywa się. Czy nie mogę na nią spojrzeć? Starszy specjalista Ivan McRae. To dzień trzeci naszych badań? Przewieźliśmy już część sprzętu do bunkra. Stara kolejka nadal działa. Chyba kiedyś używali jej, żeby transportować wymienniki ciepła z tego laboratorium. Pewno to wyników badań. Muszę sprawdzić, czy nam się do czegoś przydadzą. Skurwysyny. Próbowali wznowić projekt. Ale projekt czego? Czekaj, wrzesień 25. Przy 68 rok.
otrzymać do jednej z fortec danych. I znalazł tam fragmenty antycznego kodu. Chyba broni. Teraz potrzebujemy SI do scalenia danych. Więc Lisa próbuje znaleźć wytrych w bramkach kodu Blackwalla. Co? A, tak. Dzień 39. Dzięki, Lisa. Słyszysz? Chcieli się przedostać przez Blackwall. O kurde, prawie mnie skurcz złapał. Chciałem się w stopę podrapać. Dzień 50. Dostaliśmy od centrali polecenie zamknięcia operacji. Mówią, że nie jesteśmy już bezpieczni. Przesunąć się trzeba. Cezar nas spakował. Czekamy tylko na Lizę. Od 2 dni siedzi podpięta w bunkrze i... czy od 3. On nie chce wyjść. Próbuje zgrać dane z fortec, ale... nawet jeśli zdąży, to nie damy już rady tego zabrać. Idę po nią, Cezar. O kurwa. To jest grubsze niż myślałam. Militech wykorzystujący jakąś dziką SI do ulepszenia swojej starej broni, czaisz? Militech i tajna broń? Słyszało się o tym na ulicach tyle, że pomiędzy świat skończy się we wtorek, a Bartmos hibernuje w lodówce. Gdyby to miało jakieś znaczenie, to już dawno byśmy się o tym dowiedzieli. Żartujesz? A o Soul Killerze słyszałeś? No, to teraz wyobraź sobie projekt tej skali, tylko stworzony przez Militech. Takie rzeczy zmieniają świat i to zazwyczaj nie na lepsze. Przynajmniej nie dla takich jak my. Nie oni pierwsi próbowali się skomunikować z SI zza Blackwalla. Gdzie ta rewelacja? Nam się to udało. Czym innym są hakerskie podrygi Voodoo Boysów, a czym innym używanie SI jako broni przez jedną z najpotężniejszych korporacji? Poza tym, wyobraź sobie reakcję ludzi, jak się okaże, że Netwatch ściga zwykłych obywateli, a na działania korporacji przymykał oko. Jest to bardzo wysoce prawdopodobne. Ogólnie nie wiem, czy wiesz, Bree, ale tak działa Night City. Czyli mamy to? Zgraj, co potrzebujesz i idziemy. Tamte. Co tu się odwala? Witaj, Bree. Już raz mnie okłamałeś. Nie próbuj po raz drugi. Mów, kim naprawdę jesteś. Dante Caruso. Agent specjalny Militechu. Jestem tu tylko po Bree. Do ciebie nic nie mam. Wiedziałem, że ukrywa się gdzieś w okolicy i że jej szukasz. Wystarczyło zaczekać. Dzięki, młody. Chcesz jej bronić? Powiedz mi, że nie chcesz. Pewnie naopowiadała ci jakichś głupot. Bree umie mówić. Zapytaj ją sam. Zapytam i co usłyszę? Kolejne kłamstwa. Bree specjalizuje się w takim wymyślaniu historyjek. Opowiadała ci już może, jak pisała dla nas artykuły oczerniające konkurencję? No, widzę, że zaczynasz rozumieć. Tak. Bree pracowała dla Militechu. To prawda? Tak, pisałam na ich zlecenie, bo dzięki temu miałam dostęp do archiwum. Musisz mi uwierzyć. On chce mnie powstrzymać, bo wie, że jestem blisko. Nie rozśmieszaj mnie, Bree. Nic o mnie nie wiesz, a ja ciebie znam. Zmieniasz stronę jak rękawiczki. To dla kogo teraz pracujesz? Dla Rasaki? Netwatchu? Ten naukowiec, od którego wyciągałaś informacje. Cezar Michares. Wiesz, że go zabili? O czym ty mówisz? Bree robi to tylko dla kasy. Przez nią zabiją wszystkich powiązanych z tym projektem. Dam radę zapisać sobie gierkę? O kurwa, idealnie. Z tobą włącznie. Tego chcesz? On próbuje nas zastraszyć, Vi. Wiesz o tym. Przykro mi, Bree. Powstrzymaj go, Vi! Ale już stąd nie wyjdziesz. No! Zabij go! Zastanów się. Naprawdę chcesz ryzykować dla niej życiem? Schowaj się, Bree! Nie dajesz mi wyboru, młody.
Co to przeczytać? Kevin Sztab, były pracownik Midnight, wystawił agenta Dave'a w Afterlife. Jestem pod jego mieszkaniem i wychodzi od 3 dni, pada silny deszcz. Notatki, mieszkanie luksusowe, Kevin, bla bla bla. Chodzi za Afterlife, 4 drinki, może nie było nic zrozumiałe. Dobra, nie wiem o co chodzi. Dziękuję. Zaraz oczywiście wczytamy sobie i zobaczymy, co by się wydarzyło, gdybym... To, o czym on mówił... Co by się stało, gdyby się nie odezwał, bo tam był już strzał. Serio? Bierzesz pod uwagę jego zdanie po tym, jak próbował nas zabić? Tak, pisałam jakieś popłuczyny i inne sponsorowane artykuły, ale za to miałam na czynsz. Tylko wiesz, w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że twoje życie jest nic nie warte. Kurwa, czy ja wiem. No i zrobiłam to. W sumie w aktualnym momencie to tak. Nie wiedziałam, że potrafię, ale udało się. Wiem, co teraz czujesz. Też kiedyś udało mi się zerwać z pracą dla korporacji. Nie było łatwo, ale będzie lepiej. Na to liczę. Od tej pory wreszcie będę pracować dla siebie. Ale najpierw wyjadę na długie wakacje. Na wypadek, gdyby komuś znowu zechciało się mnie szukać. Bardzo mi pomogłeś, Vi. Pobiorę resztę plików i się zbieram. A ty uważaj na siebie. Dobra, i teraz robimy tak. To jest chyba... Czekaj. Ty, no ja to zapisałem. Czekaj, to jest to? Ty, no przysiągłbym, że zrobiłem save'a przecież. A wygląda na to, że jakbym wygląda na tego, bym go nie zrobił. Czekajcie. Bri specjalizuje się w takim wymyślaniu historyjek. Opowiadała ci już może, jak pisa... To prawda. Dobra, bla, 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 no. O czym on mówi? Nie widzisz, że to groźby? Militech zamordował tego naukowca, a teraz próbuje zamordować mnie. Muszę opublikować tę historię. Przecież to przez ciebie zginął Michares. Przykro mi, Bri. Powstrzymaj go, Bri. Ale już stąd nie wyjdziesz. No! Zabij go! Dobra, teraz nic nie zrobię. Zobaczymy, co się stanie. Naprawdę chcesz ryzykować dla niej życiem? I co? Dobrze się czujesz, zabijając dla korporacji? Wiesz co? Nasłuchałem się w życiu sporo obelg. Nie zaskoczysz mnie. Nie oczekuję, że ludzie będą mi dziękować. Ale przynajmniej śpię spokojnie. Jeśli Bri wyszłaby z tymi danymi, zaczęłoby się polowanie na czarownicę i zginęłoby o wiele więcej osób. Zupełnie niepotrzebnie. To Bri dała im namiary na Micharesa. Zresztą przekonaj się sam. Co to jest? Zapis jej rozmów z Netwatchem. Chciała sprzedać dane. Bri Whitney. Kasa to za mało. Musicie potwierdzić, że jeśli dostarczy wam tę listę, to załatwicie mi wyjazd z NUSA. Adam Naoki. Listę i dane. Listę i to, co uda mi się znaleźć na miejscu. Jeśli to będzie coś przydatnego, to możesz być pewna, że Netwatch się tobą zaopiekuje, czyli kasa i bilet. Kasa, bilet, przepustka do nowego życia, gdziekolwiek sobie wymarzysz. Możesz już szukać egzotycznych kurortów. Kurwa, faktycznie sprzedawała ludzi. Kurwa, i co mam teraz zrobić? Zajebać gościa z Militechu, czy zajebać ją? Idąc logiką Silverhanda. Militech to korporacja. Gościu zabił, w sumie ona zabija, żeby korporacja upadła. Ale zabija dla innej korporacji. Znaczy, to jest Netwatch. Z laboratorium i spierdolić z Forsą. Tak, jak mówiłem. I co? Nadal ci jej żal? Kurwa, naprawdę uwierzyłem, że chcę zrobić coś dobrego. Wszyscy choć raz w życiu dajemy się nabrać młody. Ważne, żeby po prostu iść w dobrą stronę.
I co, to wszystko? Jeszcze coś. Pomogłeś mi. Należy ci się twoja działka. A, i młody, rada na przyszłość. Wierz w ludzi, ale im nie ufaj. Teraz tylko muszę zaczekać, aż dane się ściągną. Trzymaj się. Mam delikatną rozterkę życiową na temat tego zadania. W sumie mądre słowa powiedział, więc jestem skłonny z nim współpracować. Ale kurwa... Czekaj. Dobra, zostawiam to tak, bo wydaje mi się, że ona chciała zrobić coś chuj, w sensie bardzo złego. Ryzyk fizyk, Alex. Ej, ostatnio mi napisałeś, że musisz uporać się z teraźniejszością i że nie zostało ci wiele czasu, powinna o czymś wiedzieć, pytam, bo jakby nie patrzeć, pracujemy razem, a zabrzmiało to dość złowrogo. Zabija mnie prototyp reliku, nie mogę go usunąć, a są obiecami lekarstwa, dlatego muszę dokończyć robotę bez obaw. Dobra, jestem kurwa szczery z nimi. Już tak wszyscy wiedzą o tym, że mam relik. Już nawet groźniej dziwniej niż sobie wyobrażałam. Ale wiesz, że muszę cię o to pomęczyć, jeśli nagle okaże się odpadniesz na środku misji. Miałem krótkie ataki, ale pod kontrolą wszystko będzie dobrze bez obaw. Ej, nie wiem, czy to jest dlatego, że jest tak późno i mi się już spać chce, że ja nie zrozumiałem, co tam było powiedziane w tym zadaniu i bzdurałem sobie coś, że ona chciała dobrze, ale tak naprawdę nie chciała dobrze. Nie wiem, jak to teraz sobie zinterpretować, tak szczerze. Pierwsza rzecz, jaką nauczyło życie w slumsach Metroplexu, to, że nigdy nie mamy pełnej kontroli nad niczym, zwłaszcza gdy w grę wchodzi czynniki zewnętrzne, na przykład ludzie, na których musimy polegać. Moi starzy zmienili się w warzywa podłączone do braindance'u i paśnika podającego drogi 24/7. Mój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa najpierw wciągnął mnie w syf handlu czarnymi braindance'ami, a potem w tym syfie zostawił. No to się często zdarza, niestety schodzą do FA, nieźle. Dorosłam trochę, szukałam szczęścia w krainie snów, a znalazłam studio, które zamiast aktorów rekrutowało klientów FA. Powierzyłam swoją przyszłość agencji człowiekowi, którego traktowałem jak przyjaciela, a skończyłam w innych slumsach, dlatego kiedy ktoś mi mówi, żebym się nie martwiła, że ma na wszystkim kontrolę, pozwól, że odpowiem, gówno prawda. Masz rację, mogę jedynie powiedzieć, że jak na razie radzę sobie z moją przypadłością, rozumiem, że nie zawiatę sobie ze sobą. Nie zgadzam się, wszystko co jest konsekwencją naszych wyborów. Kurwa, to w sumie racja. Z jednej strony. Już nie będzie odpowiedzi. No niestety, a ja to czytam wszystko. Dobra, zostawmy. Czekaj, ten ryzyk fizyk to jak on wygląda na tapecie. Słaby. No nic. I pewnie będzie tak, ale jakbyś zabił tego z Militechu, to miałbyś lepszą broń. Już kurwa widzę ten komentarz po prostu aż. Nie, tak szczerze, moi drodzy, to. Nie wiem, no postąpiłem tak jak postąpiłem, nie? Zrobiłem sobie jakby, wiecie, sprawdziłem jedno, sprawdziłem drugie. I wyszło, że w sumie to mi się bardziej podoba. Mr. Hans nie będzie zadowolony. Chyba. Ty, przejdę tędy jakoś? Górą coś, tak jest? Czy mam przez serię naokoło iść? Ja pienię, nie wierzę w to. Dobra, ale skoczymy sobie, ja wiem, że już jest godzinka, ja to wiem, bo widzę na zegarku, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że idziemy jeszcze zrobić jedno zadanie, a zadzwonię do Mr. Hansa. To już w międzyczasie to zrobię. Jak to się przełączało na te? Czy możesz mi wyjaśnić, dlaczego nie otrzymałem zapłaty od naszej klientki i nie mogę się z nią skontaktować? Okazało się, że klientka kłamała. Miałem przez to nieprzyjemne spotkanie z agentem Militechu. Aha. No to niezmiernie ci współczuję, że miałeś taki trudny dzień. Ale wolałbym, żebyś na przyszłość pamiętał, kto jest twoim klientem. I że trupy nie płacą. Więcej mnie nie zawiedź.
Tak szczerze? Baba, która kłamała, to jest gorsza rzecz niż kurwa to, że nie dostałem pieniędzy za to zlecenie. Tak totalnie, jakby wiecie. Ja tak to widzę, nie? Tak więc nawet nie jest mi szkoda tego zadania. Ale prawdopodobnie dlatego, że współpracowałem z Militechem, to teraz będę miał przejebany. No już to widzę po prostu, nie wiem, ja czasami też przewiduję pewne rzeczy, jeżeli chodzi o tę grę. Już gram to tak długo, prawie rok. Prawie rok czasu ta seria się toczy. Czajcie to? To jest niemożliwe. Dobra, ostatnie zadanko, bo jeszcze muszę zmontować odcinek na dziś, na dzisiaj w sumie, bo jest środa. To jest to, dobra. Musiałem przez chwilę się skupić. Serio, jest późno, ja już jestem tak wymięty, że jest masakra. Z której strony będzie lepiej? Tu trzeba tutaj, to tutaj będzie chyba szybciej tam dojechać. Nadzieję, że jakiś kosiarzy tu nie będzie jakiś napierdalanki jeszcze w międzyczasie. Chciałbym to szybko zrobić. Ale tak moi drodzy to wygląda. Nie wiem, możecie mi napisać, co sądzicie o tym zadaniu i co by było notabene lepsze. Ale podejrzewam, że lepsze by było to, czego nie wybrałem. Znaczy, co było za pierwszym razem, a ja tego nie wybrałem. Tak mi się wydaje. Skoczę tam? Kurde, muszę iść po schodach, niestety. Aż tak te nogi dobre nie są, niestety. Eden Plaza. Ty, tu jakieś zawiasy, tu góra, dół, człowieku, co tu chodzi? Aha, bo tu się idzie do góry jeszcze. Okej. Okay. Dobra, teraz tak, szybki sejwik, cyk, bo nie wiem kiedy mnie wrzuci do tego, do walki, a chciałbym... Uwaga, kto jeszcze nie stawiał? Przyjmuję ostatnie zakłady! Który z nich to Aaron Waynes? Ten w pomarańczowych spodenkach. A ten drugi? Will Corey. Taki tam chłopak z doktał. Stawka to równa setka. Obstawiasz? Ostatnia szansa. Dobra, stawiam na Aarona. Koniec! Proszę państwa, to koniec! No przecież chciałem hazard we krwi, człowieku. Waynes wygrywa przez knockout! Dobrze się czasem nie podłożyć dla odmiany, co? Pierdol się, Will. Dobra, teraz my zawalczmy o prawdziwe pieniądze. Albo... A nie, bo chyba ja nie będę z nim walczyć, tylko ja mam... Aaron Waynes? Chcesz autograf? Jestem V. Fred mnie przysłał. No, proszę. A jak mówił, że kogoś ma, to nie wierzyłem. To będzie chyba inne zadanie, niż mi się wydaje. Mam sprawę do załatwienia. Z niebezpiecznymi ludźmi. Potrzebuję kogoś, kto nie wymięknie i przypilnuje mi pleców. Pomożesz? Okej, pomogę. Opowiedz o szczegółach. U kosiarzy jest taki jeden Reaper. Damir. Znam go z czasów, jak jeszcze byłem animalsem. Nasze ekipy trzymały się blisko, robiliśmy interesy. Niedługo mam ważną walkę. Damir jest mi przed nią potrzebny. No, pomożesz mi się do niego dostać. Mam cię chronić przed kosiarzami? Przecież sam powiedziałeś, że robiliście interesy. Gang robił z nimi interesy. Ale ja... Ja już do niego nie należę. Ale jestem pewien, że jak znajdziemy Damira, przekonam go, żeby mi pomógł. Ja myślę, że to kolejna waleczka będzie. No dobra, to zrobimy to w następnym odcinku, żeby już jest ponad godzinkę. Opowiem nie chcę robić półtora na przykład odcinka, to jest bez sensu. To co, jesteśmy umówieni? No dobra, jesteśmy umówieni. No idealnie. Ja tu muszę sobie parę rzeczy rozkminić, poukładać, ale spotkamy się później w Terra Cognita. Okej, to wszystko. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę, suba oraz komentarz. I widzimy się już w następnym odcinku Cyberpunka 2077 na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć.